Czy masz świadomość? Przy okrągłym stole odegrano teatr. Komuniści i opozycja umówili się co do kształtu nowej Polski. W rzeczywistości w Pałacu Namiestnikowskim oficjalnie i przed kamerami ustalono to, co wcześniej zakontraktowano bez świadków przy ukrytych kamerach w willi MSW w Magdalence. Otóż to, że komuniści formalnie oddadzą władzę, ale nie przypadkowym ludziom, tylko swoim agentom, których zawsze będą mogli szantażować przy pomocy teczek. Sami oficjalnie ustąpią ze stanowisk państwowych, ale przejmą kontrolę nad najważniejszymi obszarami państwa, gospodarką, finansami, wymiarem sprawiedliwości i służbami specjalnymi. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest pan Leszek Szymkowski, który jest autorem tych słów, które Państwu zaprezentowałem na wstępie, a one pochodzą, to jest cytat z książki pana Leszka Operacja Okrągły Stół, sekrety transformacji ustrojowej. Dzień dobry panie Leszku. Witam serdecznie. Panie Leszku, pierwsze pytanie jest takie. Mottem pana książki uczynił cytat: wiele musi się zmienić, aby wszystko zostało po staremu. Dlaczego takie motto? Dlatego, że to jest motto, które doskonale pasuje do teatru, jaki odegrano, żeby pokazać opinii publicznej rozmaite zmiany wyimaginowane, które tak naprawdę doprowadziły do zakonserwowania starego układu, tylko pod trochę nowym opakowaniu. A jak to pana zdaniem przebiegło w rzeczywistości? Przebiegło tak, jak opisałem to w książce, to znaczy kiedy komunizm runął, może jeszcze nie runął, ale już chylił się ku upadkowi, bo przecież on od pierwszego dnia swojego istnienia chylił się ku upadkowi, bo przecież upaść musiał. Kiedy prezydent Reagan z Michałem Gorbaczowem ustalili, że nastąpi nowe przetasowanie geopolityczne, to znaczy Imperium Sowieckie wycofa się z Europy Środkowo-Wschodniej, no to wówczas polscy komuniści postanowili przeprowadzić operację pod nazwą Okrągły Stół, to znaczy formalnie oddać władzę, ale praktycznie ją zachować. I w tym celu skonstruowano nową Polskę, w której najważniejsze stanowiska objęli ludzie no, znani jako dawni opozycjoniści, a ludzie, którzy tak naprawdę byli w większości, przynajmniej w ogromnej większości, współpracownikami, informatorami, kapusiami Służby Bezpieczeństwa. Było to o tyle ważne, że dawni komuniści mieli ich teczki z kompromitującymi materiałami, znali bardzo wiele nieprzyjemnych faktów z ich życiorysów, mogli ich w ten sposób szantażować. Te teczki, te esbeckie akta były gwarancją lojalności tych ludzi, którzy w nowej rzeczywistości mieli objąć główne stanowiska państwowe. Całą operację magdalenkową i okrągły stół poprzedzają przynajmniej ja, w szczególności czytając pana książkę, na te wydarzenia dwa zwróciłem uwagę. Poprzedza po pierwsze śmierć, zamordowanie księdza Jerzego Popiełuszko, a z drugiej strony spotkanie Jaruzelskiego z Rockefellerem. Czy może pan powiedzieć coś więcej o tym pierwszym wydarzeniu? No, morderstwo księdza Popiełuszki nie przebiegało tak, jak to potem przedstawiono opinii publicznej. Czy w ogóle księdza Popiełuszkę planowano zamordować? Wiele na to wskazuje. Natomiast zwróćmy uwagę, że już kilka dni po tym zabójstwie generał Kiszczak zdecydował się wskazać domniemanych morderców, bo oni nie byli faktycznymi mordercami, tylko byli sprawcami porwania księdza Popiełuszki. Ci ludzie trafili do aresztu. Generał Kiszczak ogłosił, jest taka jego słynna wypowiedź zachowana, że w państwie prawa, jakim jest i pozostanie Polska Rzeczpospolita Ludowa, tego rodzaju zbrodnia nie ujdzie nikomu bezkarnie. I rzeczywiście zorganizowano proces, ten proces, tak zwany proces toruński, był jedną wielką mistyfikacją.
ponieważ tam on służył temu, żeby potwierdzić wersję napisaną przez Służbę Bezpieczeństwa. I kiedy toczył się ten proces sprawców, to kiedy Polska jeszcze żyła tą zbrodnią, jeszcze Polacy byli wstrząśnięci tą zbrodnią, to wówczas generałowie Jaruzelski i Kiszczak zaczęli prowadzić tajne rozmowy z przedstawicielami opozycji, głównie z Bronisławem Geremkiem i Tadeuszem Mazowieckim. I te rozmowy szły w takim kierunku, że ponieważ władza doprowadziła do ukarania, czy w ogóle zidentyfikowania, pokazania sprawców tej brutalnej zbrodni, to władza staje się wiarygodna i być może zamiast jakby naszykować się na kolejną siłową konfrontację między władzą a ludem, warto po prostu usiąść do wspólnego stołu, do wspólnych rozmów i zastanowić się nad czy jakąś formą współpracy, czy przekazania władzy. I tak rodziła się idea okrągłego stołu. A drugie wydarzenie to spotkanie Jaruzelskiego z Rockefellerem. Dlaczego uznaje pan, że to jest też jakiś istotny krok w kierunku Magdalenki i operacji Okrągłego Stołu? Dlatego, że generał Jaruzelski panicznie się bał, że zostanie rozliczony za swoje zbrodnie i cały jego obóz polityczny z generałem Kiszczakiem, z generałem Siwickim zostanie rozliczony za zbrodnie, jakie zostały popełnione w latach 80. Przecież tych zbrodni było bez liku. Sam stan wojenny to jest śmierć, jeśli dobrze pamiętam, około 1000 osób. Więc Jaruzelski spróbował zawrzeć takie nieformalne porozumienie, które miało mu zagwarantować bezkarność, i w zamian zgodził się przeprowadzić transformację ustrojową w aspekcie ekonomicznym w taki sposób, aby odpowiadało to światowej finansjerze. Bo o co tutaj chodziło? Chodziło o to, żeby wychodzącą z komunizmu Polskę otworzyć na zagraniczny kapitał, żeby można było tutaj przeprowadzić kilka operacji finansowych korzystnych dla międzynarodowej finansjery. Tutaj chodziło przede wszystkim o tą wielką aferę z zamrożeniem kursu dolara przy jednoczesnym potężnym oprocentowaniu złotówki, co pozwoliło wywieźć z Polski ogromną ilość dolarów. Myślę, że jest ma to też związek później z aferą FOS, na której dorobiła się część, powiedzmy może, żeby użyć prawidłowej terminologii, na której dorobiło się też wielu ludzi związanych z finansjerą światową, takich jak na przykład Edward Mazur czy inni. Więc to był taki aspekt ekonomiczny tego, bo rzeczywiście jakbyśmy spojrzeli na późniejsze wydarzenia, to widać, że transformacja ekonomiczna, no ona nie była korzystna bardzo dla Polski, prawda? Rzeczywiście Polska otworzyła się na amerykański kapitał, także ten spekulacyjny. Polska wyprzedała swój majątek de facto za grosze i w ten sposób właśnie to był skutek tej umowy, jaką Jaruzelski zawarł z Rockefellerem we wrześniu 1985 roku. Nie będziemy oczywiście w podcaście omawiać wszystkich wydarzeń i istotnych wątków pana książki, do książki odsyłamy czytelników. Natomiast ja przeczytam taki fragment z pana wprowadzenia jeszcze. Wiem, że ta książka obala nie jeden autorytet i burzy wiele mitów. Zdaję sobie sprawę, że po jej publikacji spadną na mnie gromy ze strony tych środowisk, które odcinają się od Okrągłego Stołu, choć mentalnie i politycznie nadal w nim tkwią. Ale prawda przeciw światu. Mógłby pan rozszyfrować ten fragment na jakichś przykładach? Dlaczego tak pan uznaje? Ale co konkretnie? Uznaję, że spadną na pana gromy ze strony środowisk, które odcinają się od Okrągłego Stołu. Czy masz świadomość? Dostarczamy ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj.
tej książki wynika, że od w zasadzie początku Okrągłego Stołu Polską rządzą partie, które są beneficjentami kontraktu okrągłostołowego, no bo do 2019 roku polska scena polityczna była podzielona między cztery takie frakcje. Pierwsza frakcja, czyli postkomuniści, spadkobiercy PZPR, a więc SLD, Lewica, wcześniej to się nazywało SDRP, czyli dawni komuniści. Zresztą u wielu z nich, tacy jak pan Miller, pan Czarzasty, pan Kwaśniewski, no to przecież byli aparatczycy PZPR. To jest pierwsza frakcja. Druga, czyli spadkobiercy tej nieszczęsnej opozycji koncesjonowanej, a więc Kongres Liberalno-Demokratyczny, Unia Wolności, Unia Demokratyczna, te środowiska, które potem stworzyły Platformę Obywatelską. One przecież też rządziły na przemian w latach 90. Wspólnie z choćby z Akcją Wyborczą Solidarność. Trzecie jakby frakcja, no to jest ta frakcja, która wyrosła, która się odwoływała do Solidarności, ale de facto też była zbratana z komunistami, czyli powiedzmy Akcja Wyborcza Solidarność, Porozumienie Centrum, obecnie PiS. I czwarta frakcja, czyli Ludowcy, Polskie Stronnictwo Ludowe. Wprawdzie ono nie było tak wyraźne przy obradach Okrągłego Stołu, ale w okresie transformacji ustrojowej zostało przejęte przez Waldemara Pawlaka, czyli człowieka, jedną z najbardziej paskudnych postaci w historii Polski, żeby skonsolidować ten ruch chłopski, ruch włościański, oderwać go od pięknych przedwojennych tradycji i zrobić z niego taką agencję towarzyską polskiej sceny politycznej, która zawsze zawierała koalicję z tym, z kim akurat można było zawrzeć, po to, żeby tylko obsadzić możliwą ilość swoich działaczy na stanowiskach państwowych. W zasadzie pierwszym ugrupowaniem, które nie jest beneficjentem Okrągłego Stołu, które jest na polskiej scenie politycznej, to jest Konfederacja. A panie Leszko, takie pytanie, że właściwie dlaczego dzisiaj młodzi ludzie, którzy mają, nie wiem, kilkanaście, 20, 30 lat, mają być zainteresowani tymi sprawami, które pan opisuje i mają sięgnąć po tą książkę? Dlaczego? Znaczy ja nie pisałem tej książki dla konkretnej grupy wiekowej. To jest książka dla tych, którzy interesują się kulisami transformacji ustrojowej w Polsce. No, obserwując osoby, które przychodzą na moje wieczory autorskie, widzę, że są tam ludzie zarówno młodzi, jak i w kwiecie wieków, jak i starsi. Także to jest po prostu książka dla tych, którzy się interesują sprawami polskimi. Ja nie ma tutaj jakiegoś kryterium wieku. Ja rozumiem, tylko tak naturalnie wydaje mi się, że właśnie osoby starsze się tym interesują, a młodsze... Myśli pan, że dzisiaj są tym zainteresowane, albo dlaczego nie są? To zależy od konkretnego człowieka. No to nie można tak powiedzieć, że młodzi są, a starzy nie są zainteresowani. No to po prostu mówię, no ta książka się spotkała z bardzo ciepłym przyjęciem w środowiskach patriotycznych, które skupiają zarówno ludzi młodszych, jak i starszych. Więc to ja po prostu pisałem to dla tych, którzy się tym interesują, no niezależnie od ich statusu wiekowego. A to jeżeli już pan wspomniał o tych wieczorach autorskich, to czy może pan przybliżyć nam jakąś historię z tych wieczorów, jakąś wypowiedź, która szczególnie panu zapadła w pamięć? Oczywiście mówię o uczestnikach. No wiele takich ciepłych wypowiedzi było na zasadzie, panie redaktorze, trzymamy za pana kciuki, robi pan dobrą robotę i tak dalej. No ale to z tym się chyba zetknął każdy dziennikarz, który ma takie wieczory autorskie. Dobrze, idąc dalej, zaraz tutaj sobie... bo pracował pan, ile właśnie pracował pan nad tą książką i co było dla pana jakimś takim momentem szczególnym, kiedy panu, poszerzył pan sobie, nie wiem, kąt patrzenia kompletnie, nie spodziewając się wcześniej, że tak ten kąt zostanie poszerzony? Ta książka stanowi zwieńczenie moich wieloletnich badań nad zjawiskiem postkomunizmu, nad zjawiskiem Polski
stworzonej przy okrągłym stole. Ja przecież jestem od wielu lat dziennikarzem śledczym, opisywałem różne afery, mechanizmy funkcjonowania władzy, kulisy funkcjonowania władzy, kulisy rozmaitych ważnych wydarzeń. Docierałem do różnych świadków, do różnych dokumentów. Ja przecież jestem pierwszym dziennikarzem, który ujawnił choćby kalendarze Michała Falcmana, tego kontrolera, który badał sprawę Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego i potem zmarł. No i ponieważ ja tych artykułów w tygodniku Angora, w tygodniku Wprost, w tygodniku Najwyższy Czas napisałem bardzo dużo wcześniej, więc w pewnym momencie zdecydowałem się na napisanie książki, która byłaby syntezą tego wszystkiego i opisywałaby po prostu od kulis te mechanizmy. Dobrze, a właśnie a propos dziennikarstwa śledczego, czy to dzisiaj w Polsce zawód poszukiwany, czy zawód, który, co się z nim wiąże, pana zdaniem? Zawód poszukiwany przez środowiska patriotyczne, a zawód bardzo niemile widziany przez władzę, ponieważ dziennikarz śledczy jest takim głosem ludzi domagających się tego, żeby państwo funkcjonowało dobrze i sprawnie, a zatem dziennikarz śledczy musi kontrolować władzę, wytykać jej wszystkie błędy, szachrajstwa, nieuczciwość, kłamstwa i tak dalej, i tak dalej. No więc siłą rzeczy ze swojej natury, z natury ten zawodu musi być nastawiony, musi być takim kontrolerem władzy. To oczywiście władzy się nie może podobać. Zwłaszcza teraz, kiedy zawód dziennikarza śledczego, można powiedzieć, de facto zanika, bo to jest trudny zawód. On jest trudny z tego względu, że wiąże się z nim duże ryzyko. No, nie jest to jakiś zawód specjalnie dobrze opłacany. No a poza tym władza ma swoje sposoby na tłamszenie dziennikarzy śledczych. A co było największym wyzwaniem przy pracy nad tą książką? Największym wyzwaniem było przedstawienie w sposób jasny, czytelny, przejrzysty, zrozumiały, taki przystępny dla tak zwanego przeciętnego Kowalskiego, bardzo skomplikowanych mechanizmów politycznych. Dobrze. I ostatnie pytanie. A co pan odpowiada takim osobom, które mówią, że właściwie to już nie ma sensu patrzeć w przeszłość, że teraz trzeba patrzeć w przyszłość, po co nam to wertowanie po aktach IPN-u, po co przypominanie tych różnych wydarzeń, powiązań. Przecież dzisiaj żyjemy tu i teraz i trzeba patrzeć do przodu. Nic, bo to jeżeli ktoś tak twierdzi, to po pierwsze sam sobie wystawia świadectwo, po drugie przecież nikt nie ma obowiązku czytać moich książek. Czytają je tylko ci, którzy chcą, którzy są tą tematyką zainteresowani. Więc to jest argument bez sensu, trudno z nim polemizować. Dobrze, w tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj państwa i moim gościem był pan Leszek Szymowski, autor książki Operacja Okrągły Stół, sekrety transformacji ustrojowej, dziennikarz śledczy, autor takich pozycji jak agenci SB kontra Jan Paweł II, zabić komendanta kulisy śmierci generała Marka Papałę. Panie Leszku, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie, do widzenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!